34 miliony złotych średniomiesięcznej pensji pobiera Messi. Na drugim miejscu znalazł się Cristiano Ronaldo z wynagrodzeniem 33 miliony złotych na miesiąc. Na trzecim miejscu znajduje się Neymar. On zarabia 27,5 miliona złotych miesięcznie. Neymar w zeszłym roku przekroczył wszelkie granice i pobił transferowy rekord wszechczasów. Za przejście do drużyny PSG zapłaciło za niego 222 miliony euro, czyli około 950 milionów złotych. Wśród polskich piłkarzy, i tu nie ma żadnej niespodzianki, bezapelacyjnie najwięcej zarabia Robert Lewandowski. Lewandowski goes for the goal! You just can't do it! You just cannot be that good! Biega! Robert Lewandowski! 30 minuta! Szacuje się, że w zeszłym roku Lewy wzbogacił się o 100 milionów złotych. Jego średniomiesięczne zarobki to około 8,3 miliona złotych, z czego 7,2 miliona to pensja z Bayernu Monachium. 2 miliony 100 tysięcy złotych, czyli równowartość 10 nowych Mercedesów E-klasy, wynosi wynagrodzenie Grzegorza Krychowiaka w West Bromwich Albion. 1,250 tysięcy złotych miesięcznie, czyli około 7,5 tysiąca złotych na godzinę, zarabiają w Juventusie Wojciech Szczęsny, a w AS Monaco Kamil Glik. O takich zarobkach piłkarze Ekstraklasy mogą póki co jedynie pomarzyć. Najlepiej opłacany w polskiej lidze zawodnik Artur Jędrzejczyk zarabia około 290 tysięcy złotych. Po 1 700 000 złotych premii od Narodowej Federacji otrzymają hiszpańscy piłkarze w przypadku wygrania mundialu. Łączna wartość hiszpańskich piłkarzy przed mistrzostwami była szacowana na prawie 4,5 miliarda złotych. Droższa od hiszpańskiej jest jedynie francuska drużyna, jej wartość to około 4,6 miliarda złotych. Wartość naszej drużyny to około 1,2 miliardów złotych, a wartość wszystkich drużyn występujących na tegorocznym mundialu wynosi prawie 45 miliardów złotych. To, ile za wygraną na mundialu mogą dostać Polacy, oficjalnie jeszcze nie jest wiadome. Wiadomo natomiast, że Federacja Zwycięskiej Drużyny otrzyma od FIFA 38 milionów dolarów, czyli około 140 milionów złotych. Cała pula nagród w turnieju wynosi 400 milionów dolarów, czyli ponad 1,5 miliarda złotych. Pozostałe wydatki FIFA to między innymi ekwiwalent dla klubów zatrudniających piłkarzy na co dzień, ponad 770 milionów złotych, czy pokrycie kosztów leczenia kontuzji zawodników, około 500 milionów złotych. A cała kwota, jaką FIFA przeznaczy na mistrzostwa w Rosji, wynosi 791 milionów dolarów, czyli ponad 3 miliardy złotych. A jak było kiedyś? W 1982 roku, czyli kiedy Polska, zdobywając trzecie miejsce, ostatni raz odniosła sukces na mundialu, kwota, jaką wydała FIFA na organizację, wyniosła jedynie 20 milionów dolarów. W czasach, kiedy Polacy odnosili największe sukcesy, inne były też stawki za grę w klubach. W PRL-u wynosiły okrągłe zero. W praktyce oznaczało to, że socjalistyczne zakłady pracy, chcące szczycić się osiągnięciami swoich klubów sportowych, musiały zapewnić zawodnikom etaty pracownicze. W ten sposób, kiedy Widzew Łódź sprowadził Zbigniewa Bońka, załatwił mu dwa fikcyjne etaty w różnych zakładach pracy. Ale Zibi grał coraz lepiej, więc żeby zatrzymać go w klubie, dorzucono jeszcze trzy etaty, dając mu razem 5 wypłat. Lepiej mieli piłkarze klubów wojskowych, którzy otrzymywali żołd. Co się jeszcze zmieniło? W tym roku nasi piłkarze zameldowani są w Soczi w 5-gwiazdkowym hotelu z prywatną plażą i odkrytym basenem. Niestety albo stety ich żony i partnerki nie będą mogły mieszkać razem z nimi. Szacuje się, że przychody FIFA z mundialu w Rosji wyniosą 20 miliardów złotych. To jednak przedostatnie mistrzostwa z udziałem 32 drużyn od 2026 roku, nie 32, a 46 drużyn będzie brało udział w mistrzostwach, co ma przełożyć się na 20% wzrost przychodów.
Wyślij ten film komuś, z kim lubiłeś sobie pokopać. Niech wie, ile tracicie. I jeżeli jeszcze nie widziałeś najnowszego odcinka Abstrahuję, w którym chłopaki wcielają się w rolę naszych kadrowiczów, to koniecznie zobacz. Klikając w ten link.